To długo wyczekiwana inwestycja. Przyszedł czas na remont remizy OSP w Woli Wielkiej. Prace idą pełną parą. Renowacja przewiduje przebudowę i rozbudowę obiektu oraz dostosowanie go do potrzeb budynku wielofunkcyjnego. Tak jak wszystkie pozostałe remizy w gminie Żyraków, po zakończeniu prac będzie ona służyła wszystkim mieszkańcom. Cieszymy się, że to już tak naprawdę ostatni obiekt ochotniczych straży pożarnych w gminie Żyraków, który został poddany gruntownej przebudowie, gruntownemu remontowi. Cieszę się niesamowicie. Będzie on pełnił funkcję budynku wielofunkcyjnego, jak wszystkie pozostałe budynki na terenie naszej gminy. W tym roku rozpoczęliśmy pracę. Pierwszy etap robót budowlanych. Prace są bardzo skomplikowane. Przede wszystkim zabezpieczyć budynek od wilgoci, gdyż położenie, posadowienie tego budynku nie jest najszczęśliwsze. Aczkolwiek jest to budynek wybudowany w czynie społecznym, chcemy to podkreślić, chcemy, aby to była jednak wizytówka i pamiątka dla miejscowości Woli Wielkiej. W tym roku prace będą stanowiły koszt powyżej 300 tysięcy złotych. Będziemy wymieniać dach, będziemy zasypywać piwnice, izolować fundamenty, zostaną przebudowane i przemurowane wewnętrzne ściany i stropy. Gmina Żyraków czyni starania o pozyskanie dodatkowych środków finansowych na remont remizy Ochotniczej Straży Pożarnej w Woli Wielkiej. Prace mają zakończyć się w przyszłym roku. Szacowana wartość inwestycji to około 1 000 000 złotych.